Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Tylko w Jezusie Chrystusie mamy przystęp do Boga Ojca. Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie. Przyjęcie Jezusa musi zostać poprzedzone oderwaniem od myślenia światowego i uznaniem, że tylko w Nim jest prawda. Idzie tu o zbyt wielką stawkę, aby sobie tę dzisiejszą naukę ewangeliczną lekceważyć. Gra idzie o dużą stawkę, o życie wieczne lub o wieczne potępienie. Chodzę do kościoła, a nawet czytam i medytuję Ewangelię. Czyż mogę zostać potępiony? Wszystko zależy od tego, czy staję się elastycznym dla dobrej nowiny, a twardym wobec pokus tego świata. Potrzeba nam czujności, abyśmy nie dowierzali nikomu, jedynie samemu Bogu i Jego Słowu dawali wiarę. Jezus jest objawieniem Boga, a pomiędzy Ojcem i Synem istnieje tak ścisła komunia, że wszystko, co posiada Ojciec, posiada również Syn, pełnię bóstwa. To jest ważne dla nas jeszcze z jednego powodu. Naśladując Syna, możemy dojść do zjednoczenia z Ojcem i w ten sposób prawdziwie stać się dziećmi Bożymi. Jezus jest zatem naszą drogą wiodącą do Ojca. Dajmy się poprowadzić Chrystusowi i naśladujmy Go, abyśmy bezpiecznie dotarli do portu zbawienia, pełnej jedności z Ojcem i Synem i Duchem Świętym.